Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze tak króciutko. Otóż moi drodzy, tutaj protestanci bardzo tutaj próbują szaleć ojcowie Kościoła, pom, 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 pom. Ale też i pokazało się wpisów od pani Magdy, tak zwanych ojców reformy, deformacji. Tam piszą o jakimś tam Zwinglim, o jakimś tam Wycliffe. Prawda, wielkie tam eseje. Moi drodzy, zwróćmy sobie uwagę na jedną rzecz i tutaj trzeba protestantów troszkę przycisnąć. Przede wszystkim udowodnijcie na podstawie Słowa Bożego, że ojcowie reformacji są nieomylni, że głoszą prawdę, że ich tłumaczenie Słowa Bożego jest zgodne z zamysłem Bożym. Tak, trzeci Efezjan, tak, od 10 do 12. Bo Kościół rzymskokatolicki jest nieomylny, tak? To, co powie, jest nieomylne. A wy tak powiecie, jak żeśmy widzieli w ostatnim nagraniu, że raz po raz pojawia się, wydaje mi się, jest prawdopodobne. Ale moi drodzy, zwróćmy sobie tutaj uwagę na pojęcia ojcowie Kościoła i ojcowie reformacji. Chrystus, moi drodzy, w Ewangelii Świętego Mateusza mówi, że zbuduje mój Kościół, tak? Czyli jest Kościół Chrystusa i ojcowie Kościoła są ojcami Kościoła Chrystusowego. Czyli zobaczmy, Chrystus buduje swój Kościół i ten Kościół ma swoich ojców, tak? Święty Augustyn, święty Polikarp, święty Atanazy, święty Justyn, no, święty Hieronim, tak? Święty Jan, Ignacy, tak? Ma swoich ojców, ale to jest, ojcowie są Kościoła. I Chrystus buduje mój Kościół, w którym rodzą się ojcowie Kościoła. To są ojcowie Kościoła Chrystusowego, tak? Kościoła, który Chrystus założył, który ma bezpośrednią historyczną i duchową więź z Chrystusem. Prawda, oczywiście tu się teraz rozplują protestanci, IV wiek, to mnie nie obchodzi, co oni sobie tam zaczną pluć. To, co mnie teraz obchodzi, to jest, zobaczmy, ojcowie Kościoła i ojcowie reformacji. A skąd się wywodzi reformacja? Uwzględniając nawet kogoś takiego jak Husa, uważanych za prekursorów reformacji, tak? No bo reformacja, ojcowie reformacji, tam Luther, Calvin, ta reformacja 1517 rok, co ma 500 lat ma, tak? Czyli co to jest 500 lat do 2000 lat, nie? Nawet jeżeli się tam wrzuci Husa, prawda, no to niech tam ma 650, nie? Jako prekursora reformacji. Tylko, moi drodzy, zobaczmy, to pojęcie ojcowie reformacji. Jak, czy Chrystus założył, i teraz wszyscy pretendują, że są Chrystusowo, Chrystusowi, biblijnie, przebiblijnieni, przeduchowieni, mający nieomylnie, nieomylną prawdę, ale w tej nieomylnej prawdzie są omylni, bo nie są nieomylni, tak? A więc pletą trzy po trzy te reformatory, każdy se tam po swojemu plecie, tak? Ale o co chodzi? Czy Chrystus założył reformację? Są ojcami reformacji, ale kiedy, czy ta reformacja wywodzi się od Chrystusa i od apostołów? A więc są ojcami czego? Czegoś ludzkiego, czegoś, co wyrosło z Kościoła, ale nie było Kościołem. Luter, nie było reformacji przed Lutrem, nawet przed Husem, zaliczając go do prekursorów reformacji, takich herezji a la Lutry, Pludry, tego nie było. Reformacji nie było. Pokażcie mi historię ojców reformacji z II wieku. Ma być ojcowie reformacji, bo o ojcach Kościoła historia Kościoła mówi na wieki przed reformacją, więc macie mi pokazać na wieki przed Zwinglim, Husem i Wycliffe'em i Lutrem i Calvinem innych ojców reformacji. Ma być to pojęcie, jest koniecznym warunkiem, koniecznie koniecznym do ubiblijnienia waszych ojców deformacji,
wskazanie ojców reformacji z II wieku, z III wieku. Ma być napisane ojcowie reformacji, reformacja, musi być to pojęcie, tak jak jest pojęcie ojców Kościoła, Kościoła, który Chrystus założył. Moi drodzy, troszkę pomyślunku nad pojęciami i historią i wychodzi, że reformacja jest chłamem, wymiotnym wymiotem, diabelskim, zrodzonym z grzechu, pychy kilku odstępców, heretyków, którzy zakłamali Słowo Boże, prawda, i w obłąkaniu swoim, i to pokutuje od tam, zakładając nawet tych prekursorów reformacji, tak, no od 600 lat, tak. No oficjalnie 1517, nie, no to to ma jest ile, 503 lat, 504 lata, nie, i wielcy, wielkie cwoniaki to są, nie. To mówię o tych kościołach, które faktycznie pamiętają jeszcze czasy Lutra, a ile z tych sekt po bramach, to nawet nie pamiętają początku XXI wieku, nie? Przełomu tysiącleci, nie? Bo to jakieś tam sekty 2002, 2005, jakieś tam po 10 lat mają, nie? A to są wielkie kościoły, nie? I teraz takie, takie sekciarstwo po bramach wychodzi i oni tutaj wielkich figofagów udają, nie? Jak Rafałek, no ile jego sekta ma lat? No właśnie, nie? I takich Rafałków jest mnóstwo, prawda? I każdy podskakuje jak umie, ale niestety prawda historyczna was wymiata. Nie ma ojców reformacji w VII wieku. Ojcowie reformacji, wykażcie mi, że reformacja wywodzi się od apostołów, że wywodzi się od Chrystusa, bo Kościół tak, a reformacja... A więc skoro reformacja nie ma związku z Chrystusem, nie ma związku z apostołami, bo nawet to słowo reformacja nie pada w Słowie Bożym, a słowo Kościół tak, to znaczy, że jesteście tak biblijnie biblijni, że nie macie więcej jak 510 lat. A żeby być biblijnie biblijnym, to trzeba mieć 2000 lat. Tak? No już dam wam bonusa w postaci Husa, tak, to jest tam XIV wiek, no to tam 1300-1400, no to macie w bonusie ekstra 200 lat, czyli 700 lat. No słaby ten bonus, bo jeszcze wam 1300 lat brakuje do Chrystusa. Więc zamiast bredzić o ojcach reformacji, to zastanówcie się nad tym, co bredzić, ale to jest zbyt ciężki orzech do zgryzienia dla protestantów, by się zastanowić. Pozdrawiam.